Dobra, zaczynamy w takim razie kolejny odcinek. Like, subskrybujcie, po prostu szajbiak, link w opisie, bardzo serdecznie. Ruszamy. A kurde, a ktoś losował. Czemu jesteś kanibalem? No bo może ktoś dostał sobie klasę na początek, no. No nie obchodzi mnie to, gęś trzeba. Spoko, jakby... Jakby nawet, tak, to nie, AB, nie no, kwestia jest taka, że to nawet ja będę. Jak byłem pierwszy i dostałem jakieś słabe klasy, wziąłem losowego i dostałem gęś, więc no lepiej nie brać po prostu losowego. No, mówię, no, jest lepiej tak wybierać. Normalnie gęś jak giga chat, kurde, niż losowy, no. No, to prawda akurat. To jest wtedy większy respekt, a nie kurde losowy brać. Jak jakiś kurde ciniasy, no. Odwetowiec. Więcej ról zabijających. Tak. O, skoro nie ma. Klasa. Dobra. No dobra, lecimy w takim razie. Oj, Mimik może być tutaj fajny akurat. Witam. Dobra, sprawę. Co robimy, kurde, ten? Osobę, możesz wybrać jedną osobę, którą zapierdolę. Tak? Dobra, to chodź. Czy to będzie Wiksa? Nie. No ma polewę, chcesz. Okej. Okay, tu, tu, tu. Tum turum tum turum tam 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 tam. Dobra, dobra, uspokój się tam. To. Aj, dobra, w następnej rundzie. On powiedział, że jest kaczką. Pomocy. I ganiał za mną cały czas. Przestraszyłem. Kto powiedział, że jest kaczką? Adresy, numery telefonów. Tak, wszystko może podawać. Kranksy, no. To był Kranksy. No to przeszła pana Kranksy. Ale może być Dodo po prostu, no. O nie, jestem kaczką. Może być Dodo. Jest kaczką. Jest losowy impostor jak coś. Tak. No, może a, ma Dodo. Powiedział, że jest kaczką, więc musi być kaczką. Kto? Zawsze on się dopiero uczy grać. Na pewno nie jest kaczką. Nie odróżnia kurczaka od gęsi, od kurczaka i od tego. Tak, Kranks, od kurwaka masz rolę. Nie mogę powiedzieć, jaką mam rolę. Oj, no. A ty jaką masz rolę? Nie ma assassina. A może być assassin. Ale może być assassin. Może być. Aha. Ja jestem Kanadyjką, więc łatwo, no. Nie no, zostawcie ja się nie boję swojej roli. Koń to trzecia gra, ale łapie po. Nie no, zostawcie Crunchipsa, one są dobre. Ej, ale jest tak, bomb, tak, wyskakujcie w takich grupkach. Ja już mówiłem, że bomb zmienił ksywę na Crunchips, ale on nie chce. Jest, to pewnie Vexy, bo zagłosował. 100% to jest Vexy. Ej, ale na niego głosujecie strasznie. Nie no, ja skipnąłem, tak szczerze. Obrzydliwe. Obrzydliwe, straszliwie. Obrzydliwe. Cześć, witam, cześć, witam. A, co tam? Tak, tak, szukamy Atema. O, witam. Dobra, chodź o tym. Cię wprowadzić. Powinieneś tak biegać pół mapy i na końcu powiedzieć come on, bro, po prostu. Właśnie tak chciałem w poprzedniej rundzie zrobić, ale nie zdążyłem. To był bad ending. Ale właśnie chciałem ci powiedzieć, jak tym, co szuka. Zacznijmy no bo to już znalazłem, go. 100% Vexy. No to jesteś kacką. O kurde, nic nie widzę, dobra, wróćmy się do tego, do światełek. O, Vixa! A tam u ciebie. Chodź. Ha, o nie. Myślałem, że mnie zabiją, więc... No, Luna zginęła. Niestety, Luna nie przetrwała. Pokój jej duszy. Luna zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Ale to nie ode mnie, chcesz. No wiem, wiem, to nie ode mnie. Bałem się, bo Crunchipsa widziałem obok siebie, więc... No, bo Atem poszedł w drugą stronę. A. Ja gotowałem snajperem, ale tam, miałem wrażenie, że on mi zapierdoli zaraz tutaj potem. No, no. Dobra, ogólnie to dobra. Ja byłem z Vixą przy światłach, więc jesteśmy w 100% czyści. Ale zgłosiliście i niestety nie dało się na ich naprawić. No, nie zdążyliśmy naprawić trudno, światło. Ale przynajmniej kilku udał zleci i gołąb trudno go zatruwać, więc jest jak jest. To no. Jedyne dobre sukces, bo kilku udał to i... No. Niech Vixa zajebie Mimika i będzie zajebiście. Profity. Raczej Mimika, kurde, w sensie drugiego impostora, którego będzie myślała, że jest Mimikiem, no, ja jestem tym Mimikiem. A na kogo głosujemy? Trzeba, kurde, wejść. Na kogo strzelasz? Na ciebie. Nie, w Kanadyjkę.
Ja ci dam zaraz we mnie strzelać. Kranksy daje na siebie, on jest tak oczywistym dodo. Kto? Ja? To Kranksy. Nie, nie. Co ty? Dlaczego? Dobra. Teraz trzeba włączyć światełko. Witam, witam, hejka. O, witam. Ja sprawę, dobra. Naprawiłem to za was, no. No i zajebiście, dobra, super, okay. Super. AB. A tam? Plan w życie wprowadzamy nadal? No, jak najbardziej, gdzie jest no. ATM? Dobra, tak, to trzeba ATM. A, trzeba ATM znaleźć, tak, tak, tak. Zostawcie. O, witaj ATM. Plan w życie wprowadzamy. Tak, tak, tak. Plan w życie wprowadzamy. No. Dokładnie. Zobacz, zaraz się runda skończy, powiedz po widzisz, prostu, kto, gdzie, jak. Nie, 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 to nie można tak. Nie, no kurde, no. Ajajaj. Witam serdecznie, znalazłem Kranksiego, na korytarzu sobie leżał, w sumie przy studio. Niestety... Powiem tyle, on mi powiedział, przed chwilą. Ja go zostawiałem z Vexim i on powiedział, że jak go zabije ktoś, to Vexim. No właśnie, bo on ostatnio co powiedział, to powiedział, jak zginę, to Vexim. To chodźcie, Vexim. Górno prawda to jest. Dobra, to ATM wybieram Vexiego. Ale jest co widziałeś? No właśnie nikogo nie wybieram widziałem. Vexiego. Vexiego! Leżało ciało. Nie no, wyrzućmy go po prostu, bo no... A dobra, możemy wyrzucić Vexiego. Szkoda po prostu. Nawet z nim nie byłem w tej rundzie, matko bosko. Byłeś. Ale może ale on tak powiem, powiedział. Dobra, dobra, chwila. Ale powiem... Czekaj, czekaj, powiem... Kurwa, Vixa, ty... Dobra. To kurwa, ci... no! No, no co, no, słuchasz, no, chcę no, coś no, powiedzieć! No. Dobra, jestem sępem, to jest self-report jak coś. Właśnie, bo on mógł być kanał. Kanadyjkom i właśnie chcieć ale... być nie, no, nie ma Kanadyjki. Ale to jest self-rap. Nie ma Kanadyjki. Bo nie ma Kanadyjki, ale to ciało zginęło w tej sekundzie. Trochę sadnie. Przynajmniej sadbie. Się nie nażyresz. A, kanibal użył tej swojej umiejętności na Lunie też. Nie ma jedzenia. Jaką kanibal ma umiejętność? No, cóż, no ale Ares to jest. Macie przynajmniej informację. Raz na rundę może zjeść, no. To co, AB Ares? Nie no, no... Ale Z, ten tryhard, no. Dobra. Dobra, Valareza! Dobra, to jest ten plan. Anasz potężny... Valareza! O, czekaj. O. Musi być spotkanie. To ja was walnę. Co? Co? Chcę znaleźć Vixy. Vixy. Witaj. Tak, chodź walniemy i biegę na pyrę. Czemu chcecie mnie walić? Nie, zostaw mnie! Nie robi tego! Przestań! A dlaczego chcesz mnie zabijać? Uspokój się! Nie! O bogowie walka! O bogowie śmierć! Dobra, trzeba. Co robimy? A, okej. W taki... Biją! Ludzie biją! O, zabiłeś ich, AB. Nie, nie, nie. Nie no, chciałem... Nie no, kurde. Nie no. Nie no, to nie tak jak myślicie! Kto to zabił? Gratulacje, to nie tak jak myślicie. Good, AB, good! Nie no, kurde, od trzech rund baituję Vixę, że jestem drugim impostorem. No, próbowałem jakoś, żeby kurde, żeby zabiła drugiego przy okazji, żeby nie było, że jestem mimikiem. Dobra, słuchaj, przyznam się, ale... zajebałem Delvexa, ale to było przez przypadek, bo szukałem Arezu na zgaszonym świecie. Nie no, ale to Tyśka, ale to miał Tysia nie żyje. No miał Tysia nie żyje, ale no kwestia była taka, że w pierwszej rundzie ktoś zgłosił przycisk, a ja widziałem jak Vixa zajebała przy światłach. I wrobiałem ją, że jestem mimikiem, znaczy, że nie jestem mimikiem. Dobra, Vixa później Arezu. Powiem wam tak, Kranksy był impostorem. Nasz plan został wdrożony w życie i Vixę kurde zlikwidować. Dobra, możemy Vixa później Arezu. A ja byłem szeryfem i zabiłem Kranksiego. Dobrze. No. A sorry Vixa, dodałaś się zbajtować. Dałaś się zbajtować. Wiesz co masz robić, następny AB. Myślicie dlaczego tam był tylko jeden kill? No. Serce mi łamiesz, wiesz? No cóż. Serce mi łamiesz. Kurwa, ja to był idealny w tym momencie. To był przepiękny bait, kurwa, bo ja powiedziałem bez kitu chwilę przed tym, jak mnie szeryf zabił, że jak ktoś mnie zabije, to jest ten, jak on ma chwilkę, wiesz, Vexy.
No nie, no, i Weksy. No niestety, Wiksel, musiałem w końcu cię sprzedać. Zginiesz, zginiesz. No, a ja dlaczego zginiesz? No ja tylko cię baitowałem po prostu. Dobrze. Nie chcieli się wygłosować, tam chcę, sam musiałem to zrobić. Czyli co, Wiksel? Ale no uspokój się, no kurde, znowu chcę się mścić, chociaż się nie zabiłem, no. Nie mógł w dwóch miejscach, Wiksel. Ona chciała po prostu, żebyś usłyszał tego podwójnie, no. Tak, musiałem usłyszeć to podwójnie, od razu impreza wleciała. Tak, jak zginę w pierwszej rundzie, to wiecie, że to Wiksa. Jest crunch chips, jest impreza. O, tak. Oj, Wiksa, twój nemesis Mimik. Kurwa. Nie pozabijasz. Jestem celebrytą. Wszystkie neutralki. O, Wiksa wzięła mściciela. Tak, to się zawsze. Na pewno, tak wiem. Na pewno. Ja mogę zdążyć. To było zbyt szybkie. Bad ending. Bad ending, ewidentnie. Nie, ja nie chcę się z tobą zabawić. No, co to ma być? Trzy losowe rzeczy. Ja wiem, że ty chcesz. Ja nic od ciebie nie chcę, zostaw mnie. Chodź. Hej, Wi. O nie! O, nie! Zabierzcie ją! Zabierzcie ją stąd! Jak ktoś, celebrytą, jak ktoś, to ona nie jest mścicielem! To ja jestem mścicielem! Nie, zostaw mnie! Tak? Dobra. O nie, ona była celebrytą! O nie! No powiedziała! Kurde! No ona rzeczywiście... No generalnie no to... No przestraszyłaś mnie, no! Arez zajebał na naszych oczach, no. Nie, Arez nie zabił tego. Zabił. Był bardzo blisko. Ja nas, byłem przy Amogo, Kranksy. No to ma Mimika, dlatego. No nie wiem, ale zabił, no. No to było straszne. Te cztery osoby były blisko nas, kurde, więc nie mógł tego zabić, no. No to jesteście trollami, no zabił, no. A tak, gdzie jest ciało? Jesteśmy trollami, geniuszu. Gdzie jest ciało? A co, że Amon go zabił? A chuj wie, koło żyrandola. No to ten, no. To brzmi jak Dodo. Ten, no. Brzmi, nie brzmi jak Dodo, więc weźcie i biegnie. Nie, no ja głosuję na Arezę, bo on jest jakiś... Weźcie nie, biegło, na Arezę. Zemścił się na Wiksie, no. No nie, no bo biegała za mną. No, biegała i żrandol na jej na łeb Nie, no, i się nie spuszczałem. Nie, ładnie, Ejbi, tak nieładnie. Zostaw mnie, to nie ja. Ejbi, spuszczałeś, Ejbi. Ja nic nie spuszczałem, zostaw mnie. Kranksy, nie cieduj, nie strzelaj! Szybko, najbiegło! Nie spuścił się, widziałem. Nie ma strzelającego. A ten patrzy. Zobaczcie, że nie ma imprezy, nikt nie ma zmienionego głosu. Ej, serio, wygłosowaliście mnie? Czemu się słuchacie Dodo? Ja nie wiem, kurde. Przecież, a ty jestem Dodo, on naprawdę zabił. On nie, zabił, naprawdę. No, Ares zajebał na naszych oczach, no. Witaj, snajper. Tak naprawdę to ja zajebałem wtedy, ale to nie tak, że jestem zły, tylko jestem mścicielem i po prostu się przestraszyłem. Poza mną biegała i krzyczała, że chce mnie zabić. Więc Ares wyleciał za darmo. Witaj, ATM. O, witaj. Dobra, kogo chcesz teraz? Teraz ty chcesz walnąć? Na Kranksiego. Dobra, to... A ty jesteś Dodo? Gdzie jest przycisk? To ci pomogę jak ten. O, dobra. O nie, Darwek chce nas zajebać, szybko! Delwek chciał nas zajebać, zatem szliśmy sobie korytarzem, bo Delwek powiedział: gincie! I chciał nas zabić. Aha, wygłosujmy go. Delwek? Tak. Niezły z niego magik, myślałem, że jakimś czarnym. To nie jest tak, że jest Dodo w tej grze. Nie, no nie ma Dodo. Nie ma tak naprawdę. Nie ma Dodo, co ty? Nie, no nie ma Dodo. Mówię, ATM jest Dodo Master i tyle, no. Jaki Dodo? Przecież z Ejbim nie mogę być Dodo. No, nie możemy być dwójkę Dodo, no nie jesteśmy pojedynkującymi się Dodo. Ale serio, jesteś Dodo, ja Ejbim ci pomaga, powiedział, o, nie. Tak. Nie. Tak. Generalnie Delwek chciał nas zajebać, tak jest prawdą. Mi się wydaje, że tak, sam chciałem was dwóch zabrać. No, bo jesteś... Jest bardzo, bardzo to prawdopodobne. A gówno prawda. Tak, musi tak być. Delwek chciał nas samu zabić, no. Ewidentnie. ATM-a trzeba wyrzucić teraz. Tak, nie, no, chodźcie, Dodo, to ATM 100%. Chodźcie, Dodo, wyrzucimy, wygrała przynajmniej sobie.
O, i rzeczywiście go wyrzucili. Widzisz, easy win. Dobrze ci poszło, Atem. Widzisz, ze mną zawsze wygrasz. No mówiłem wam przecież, że jest dobry. Wow, nawet na niego nie zagłosowałem. No. Ja pierdolę, musicie nam grę strollować. Wiesz, od całego początku no mówię, no to tak... na chuj go głosowaliście. Nie chciałem już jakby Wiksie psuć dodatkowo czasu, bo się przestraszyłem, musiałem ją zajebać, no. Piruro! No już chciałem, żeby ATM wygrał po prostu. Nie, no generalnie dominacja. No tak, będziesz trollował komuś gierkę, bo ty zabiłeś kogoś losowo. Zajebiście. No dobra, no, dobra. No nie, no po prostu byłem lepszy, zaakceptuj. Matkę. No właśnie. Nie matguj, kurde. A ty był bardzo potężnym Dodo. No nikt właśnie. Nie spodziewał, że mógł być Dodo. Ja byłem lepszym Dodo od niego. No. Nieźle to, teraz będziemy mścicieli, zobaczymy kto jest lepszy. No. I teraz jako pierwszy powinien być mściciel. Chciałem przetestować, czy szpieg może wykryć no, kumnika. No nieźle, Dodo. Aha. To fajny, losowy. No jest to mścicie teraz. Ale losowo, asasyn. O nie, asasyn. Musicie wszyscy się sprzedawać ze swoich ról. Kanibal. Dodo. Ajajaj, tragedia. Kanadyjka. O, grabarz, będzie grabić ciała. Grabu. Dawać, wybierać. Kurde, nie. Stryk. Środowiska nie możecie... Będę wiedział przynajmniej, kto jest impostorem, jak ktoś będzie próbował mi zrzucić żrandol na twarz. Oj. Dobra, lecimy. Witaj, Ares. O, cześć. Jestem impostorem? Nie jestem. Hejka, witam was. Jesteś impostorem, Ares? Nie jestem. Ja mam... A, już myślałem, że chcesz się mnie pytać. Ty Kranksy? Ja nie. A ty, ATM? Nie, ale ty pewnie jesteś. Nie, ja nie jestem impostorem. Nie. Jestem gęchsią. Dobra, idźmy stąd. Starczy tego trollowania. Dobra, super. Idźmy na korytarz. Zobaczmy, co my tutaj. A. O, witaj Delwek z Luną. Chcecie mnie zamordować? Zróbcie to szybko w takim razie. Nie. Nigdy w życiu. Mogę, ale nie zrobię tego. Ej. Możesz? No to wal. A co czekasz? No nie mogę, no. A, nie możesz. Zatkę. Znaczy mogę, ale nie mogę. A, możesz, ale nie możesz. Czyli jesteś impostorem, który... ma Alzheimera i zapominasz, że możesz. Witam. O nie. Ciało, żem znalazł na podwórku. Sobie leżało. Jak gdyby nigdy nic. Jak to leżało? Co się stało? Nie, wydał dźwięk dziwne. Jak znalazł, bo akurat... Wydał dźwięk? Tak. Czyli co, mam go mówić, że Kanadyjka to był dźwięk rozpaczy? Nie, to nie jest Kanadyjka, tak, bo... Tak, to był dźwięk taki, że znalazł. Ja byłem ze snajperem i Vixą, oni nie Kanadyjka. Zabili. Nie, nie zabiłem to Kanadyjki, to ja było głupie w mojej stronie, przecież jak cały czas wszystkich łodziłem z osobami. To prawda. My w trójkę tego nie zrobiliśmy. Co? Czyli AB, dobra. Na AB, Vex i Luna byliśmy razem. Zostaw AB'ego, no! Okej, okay, to Vexi. Delwek z Aresy byli blisko w piecyku. Vexi, powiedz coś. Okej, to Luna. W kominku. Vexi, powiedz coś. Aha. No Vexi, co ja? A, chciałem się dowiedzieć, czy przypadkiem Vexi nie jest wytrzymany. No to mówię, Tyśka nie, też nie. Nie wiem jak Ares i Delwek, bo oni przy kominku no. Stają, bo dosyć blisko. Ja w trójkę chodziłem, no oni raczej nic nie zrobili. A jeden kill padł, no ale Vixa i Sniper na pewno nie zrobili Kranksiego. Czyli kto no mógł, czyli teraz skipujemy? Tak, ale Delwek z Arezem byli przy kominku, to jest blisko ale ja tam, wyjścia. Ja tam byłem, ale dobiegłem, to już tam Delwek był już na górze. Jakim kominku? Ciekawe. No tam przy tym kominku, gdzie te poduszki się te, no nie wiem jak to nakreślić ten pokój. Ale te poduszki się trzepie na połowie mapy, więc nie wiem o której w tym kominku. No ale po lewej Jezu, stronie przy wyjściu nie wiesz gdzie byłeś? Dobra.
Co my tutaj mamy? Dawek już tutaj był. Witam. A mamy kanibala, więc kurwa oni pewnie chcieli to zjeść, wyjebny. Kto chciał to zjeść? Chodź, Ejbi, bo ty jesteś zaufany, nie? Właśnie no. Bo ty jesteś zaufany, chodź, Ejbi, no idę, idę, to powiedz kurwa, mi. Kurwa, chodź. Dobra, dobra, zostawcie nas. Hej, on też jest zaufany, on też jest. No. Jestem... A mogę, ty nie jesteś zaufany, sio. Ja nie mogę. Mogę wypad. Jestem Kanadyjką. Ok. O, cholipka. Pamiętaj, nie? Pamiętaj. Dobra, dobra. O, Mongo, widziałem to! Wyskakuj! O, on jest zły, on jest zły, bo to ten to... Czekaj, on szedł razem z czy to był Among, on tam szedł razem z Tysią wtedy. Jest zły w takim razie, bo ja wiem... Ala, proszę wyskakiwać! To podniesione mi... skrzydłami! Widziałem, to jest razem dobra, z Tysią, nie, no, ale... Zgłosić to, zgłosić. Ale nie wiem, czy on tam jest. To tak, nie wiem, miałem wrażenie, że po prostu widziałem zamykające się drzwiczki, ale mogłem się mylić. Patrzmy, ktoś tam rzuci te... Są podejrzenia. Ktoś ma tego taska? Nie. Tego taska czy ktoś ma? Uważaj. Ale czy ktoś po prostu ma tego taska? Tak to... Nie. Tak to... Nie, nie mamy. A, czyli jednak będziesz rzut. No. Dobra, to bajtujemy. Bejtu, bejtu, bejtu. Ale jak impostor nie wyleci, to raczej nikt tego nie blokuje zbyt szybko. Ej, wysaj, ja pójdę i poszło. No nieźle. No nieźle. Generalnie znalazłem z Amongiem ciało, ale Amongo powie więcej, bo już nie pamiętam, kto tam był. W sensie, kurwa, pojebało mi się. Amongo, mów. Jak ja się rozdzielałem, to koło tego pomieszczenia był AB, Vixa i Sniper i oni coś obgadywali. Nie, no my sobie dawno poszliśmy. Czy wy zarąbaliście Areza? Areza? Nie, czemu? W trójkę? Wydaje się, że może jakiś szeryf wleciał, bo... On czekaliśmy, aż ktoś rzucił nie, się tak, szeryf. Na jego. No my staliśmy przy Randolu teraz. My byliśmy przy Randolu. Pamiętajcie, żeby chodzić w max 3 osoby, nie? Bo no... To znowu nic nie wiemy, no generalnie ja mogę tego nie zrobił. No ja Vixa i... ten, Sniper nie zrobiliśmy tego. Tak, czyli Ares sam się zrobił, prywatny tak? Profil, nie jestem w stanie wam gdzieś podpisać. Plan. Czyli pewnie to jest Delvex. Co? Chyba tak, no w sumie. Delvex jaki zostawi? Chytry plan? Najbardziej to Delvex pasuje z tego. Jaki masz plan? No Delvex do nas dobiegł na koniec. Dobrze, wiesz jaki mam plan. Ale nie wiem, co robił wcześniej. Ty nie wiesz, jaki mam plan? W tej rundzie zrobiłem dosyć sporo zadań. Dobra, wyrzucić Delvexa. No bo Delvex tak dziwnie biegał, kurczę, przybiegł do nas na koniec od lewej strony. No, robię no bo robię zadania. A od lewej strony, tam gdzie był kill. Nie moja wina, że ustawiłeś nieskończoną ilość zadań. No może być Dodo, kurwa, przecież, no. Zapomniałem, że Dodo mamy. Nie, no on robił taski. Śmiesznie by było, jakby był Dodo. Właśnie śmieszne. Ja dam skipa, jakby był jednak Dodo. Ja no, na jest. Niego zagłosowałem. Ja też. Ja dobra. Wracamy tutaj. Dobra, to w środku mamy taski do zrobienia. Pem, 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 pem. Aha, gasi ogień. Dwukropek. Witaj, Luna. A, hejka. Witam, witam. Co tu się wyprawia? Co to za... Tam się dzieje. Pożary i inne. Dobra, zróbmy tutaj. Wyczyśćmy obraz. Francko. No i co dalej? W talecie mam jeszcze taskę do zrobienia. A ten tam po lewej stronie. O kurde, ale zaparowało. Te dwukropek. Ja mam... Zabij mnie, zabij mnie. No nie mogę, mam chujową rolę. Ja ale mogę zrobić to! To drugie. Wow. Czemu? Czekaj, mamy rolę neutralną, zabijającą? Mamy odwetowca, ale tego odwetowiec może zabić przy kimś. A, czyli... Co się wydarzyło? Siu, zaraz zostawiam... A Vixa zapierdoliła... Vixa zapierdoliła jego. Właśnie? No właśnie, czemu was zostawiłem i zabiliście jego? Halo? Właśnie chcę do tego dojść, że patrzę, że... Powiedział o tym, że możesz zrobić zabiła. To! Nieprawda, gówno prawda, ja tak nigdy nie robię. Wygłosuję. Czy jest jakaś rola neutralna, którą... Nie wiem, czy to jest tylko odwetowiec.
który może zabijać tylko przy kimś, więc... Albo postąpić mądrze, albo głupio. Nie, no, Wixa po prostu się spanikowała i zgłosiła ciało. Bo nie żyje Delvex, bo wychodziła spontannie i zabiła to. To nie wiem, albo na Mianę, albo na Atema. Ja nie mogłem zabić w pierwszych dwóch rundach. Mi się wydaje, że to jest Atem, bo w pierwszej rundzie przychodziło do dołu, więc mógł zabić tego gościa na ustaje. A mi się wydaje, że może być Wixa ze snajperem, ej, bo Wixa ze snajperem i zajmij się trzymali na Wixa. Oni widzieli moją rolę i oni mieli danchy, ale... Nie, ty tą rolę fejkujesz specjalnie po to, żeby zapierdalać. Właśnie, kurwa. No to jak mnie nie pogłosujecie? Dwóch impostorów i biedny AB. No, wydaje mi się to... No, znaczy, no Wix na pewno zrobiła, no. No zła, pamiętajcie akcja, no. O ATM-ie, pamiętajcie. Co? O im, proszę was, pamiętajcie. Debile! No. Nie no, jak już jest po robocie. Nie no, ale to no, było trochę smutne rzeczywiście. ATM widział jak... Widział mnie jak zabijał. Myślałem, że ogarnię, że jestem impostorem razem z nim. A jednak. Ale jednak nie. Ach, ten ATM. Dobra, niech ugaszam to. A mnie niech próbuję ugasić. Nie no, mogę jest impostorem, no. Sniper jest w ogóle Dodo. Trochę smutne. Oho. Chociaż może wyrzucam snajpera? Na to szansa. No jest odwetowca, ma i tak jest zamknięta po drugiej stronie. Pójdzie im? Co? A jak tu zapałkę odpalić? No, dobrze, musisz... Musisz pomachać! No, machaj. Musisz strzec, to jest wkurwiające akurat, tak jak tam. Musisz machać! Twoją zapałką. O, ale lagę dostałem. Nie tylko ty. O. Przecież oni mogą double killa teraz zrobić. No, mogą, ale nie wiem gdzie poszedł ten... A, ten... Odblokowywał sabotaż chyba? No. Tak, wystarczy, że dubla teraz siekną jest po gierce. No. Mamy to! Ja myślałem, ja do końca myślałem, że ja zajebałem. Ja myślałem, że zajebałem impostora w przypadek. Do końca myślałem, że dzisiaj nie wiem. Ja musiałem się upewnić właśnie, bo patrzę, nagle Ares nie żyje. Wiesz właśnie... dlaczego to zrobiłem? Bo jak zabiłem Kranksiego, to ty stałeś na tym ciele, ja widziałem to. Więc mówię, jak Ares jest na pewno jak później zaczęły padać kile, po Aresie to wiedziałem, że jednak ty jesteś ATM drugi. Kanadyjka. No, numero uno, Kanadyjko. Mucho gracias. Czemu player 2 zawsze skipuje? Kto się tak długo znowu namyśla? Nie wiadomo. Przyznać się? Teraz no to... przyznać? Losowe dwójki. Tak, no. Oj, i losowe trójki. Oj, losowe trójki też. O kurde, Assassin. Ja nie rozumiem, no. Losowa piątka. Co to ma być? Ej, co to za losowe? Tyle losowych. Ajajaj. Wstydźcie się. O, ulubiona klasa Wixy. Ho, zemsta. Wiemy kto wabrał. Co tam leci? Nie w dwóch miejscach znowu. Mówię... podwójnie. Nie, zostaw mnie. Wyłącz te TikToki. Właśnie. No. Ale jak gadam na Discordzie, to słuchaj. Dobra, lecimy. Tym razem Mimik. A, witam! O, AB, jak gadam na Discordzie, to słuchajmy też... Słuchajmy też nieźle. No, mówiłaś w dwóch miejscach naraz. Ale to dziwne, bo chcę się czuć bezpiecznie. Widziałem, kurde, jakiś... AB, chodź, powiem ci, kim jestem, chodź. Dobrze, nie no, chcesz mnie zajebać, ja wiem! Szeryfem. A, tak, szeryfem, Pepo, szeryf. Czekam ci na życie moje... Patrz, napierdać ładne. No ale pierdol. Chciałam kiedy sabotażu zrobić. Mhm. Wiesz? Ej, B, ty masz... No i chuj, poszedł ty... sobie. Chodź. Nie. O, siemanko. A? No chodź.
Dobra, co robimy? O, mam! Nie, o, mam tego. Co masz? Taska na dywanie nie będzie. No to rob taska na dywanie. No dawaj, dawaj, rób go. No dobra, to chodź. Rób taska na dywanie. Teraz 100% jest limpo. Ja już sprzedałam dywan. Ale czyścisz, ale czysty ten dywan. Ale to robisz. Ale... No i zajebiście. Co ty, Pixa? Czemu stoisz na żerandolu? No bo ona czyści dywan nie, cały czas. Nie, bo się zebraliśmy. Dobra, to nie jest dobry pomysł. No właśnie, spadam stąd. Koło podejrzewasz? Oho, ale przypał. Kurde, zgłosiłem profesjonalista i teraz ona będzie wiedziała, że nie jestem impostorem. Ale cię, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale jest wyciszony, że nic nie mówi. A teraz mówię? O, no teraz, ale mówię, że... A, ja nie. Zgłosiłem ciało. Kogo to było ciało? Delveksa ciało. On chyba w szoku, Kanadyjka. Nie, żadna Kanadyjka. Nie, mnie zabił. Tam była Vixa i... Ten, zabił. I Vexi. Nie zabiłem. Czy ty chcesz sobie ze mną porozmawiać? Ja biegałem z Crunchy, co ja zrobiłem. Tak, ja całą rundę siedzieliśmy w toalecie i podziwialiśmy wannę, że jesteśmy czyści. I to dosłownie w przenośni. Ogólnie mnie Vexi gonił w pewnym momencie w ogóle. Vexi? Vexi uciekał przed Amongiem, bo się go bał. No, ale on gonił mnie jakoś tak dziwnie. Dobra, ATM, Vexi, co jeszcze podejrzewam? A ten nie jest podejrzany. Ja wannę czyściłem. A ten całą rundę ze mną spędził w łazience. Dobra, ja i tak mu nie wierzę. No ale nie mógł tego zrobić. Ja nigdy mu nie. Czyli to jest Vixa, prawdopodobnie. Ty Ruro! Nie no, bardzo, teraz mnie zabiła. Zabiła. Okay, no bo jest to prawdopodobne. Ja nie wiem. Nie no, Vixa akurat nie zajebała, ale no to tylko szczegół. I Vexi też nie zajebał, dziwo. To jest dużo losowych ról, więc ciężko jest ogarnąć. Przytnijmy sobie. Kurde, nie wiem, kto może być impostorem. Jest profesjonalista, jeśli profesjonalistą była Vixa. Jeśli Vixa albo Vexi... Ma co tam? Nie wiem, maybe. Ares mnie oskarży o biegnięcie za nim. No, ja nie wiem. No ty po prostu idziesz, no. Sam to widziałem. Ja po prostu chodzę. Heka. O, siema, heka, sniper. Heka. Co tam u ciebie, snajper? Hey. W porządku? A powiem ci dobrze, właśnie no. Ten, ściągałem odciski z palca z grabi. W porządku. Nie poszedł Vex. Heka. Dobra, ugasi ogień. Mimik mocno niszczy szyki impostorom. No, witam. O, siemka, AB. Witamy cię serdecznie. Ja tu sobie wejdę, jak gdyby nigdy nic. A kto? Vixa chodziła i grała, więc możesz się my bać. My podejrzewamy Vixę. Vixa cały czas za mną chodziła w poprzedniej rundzie. Oho. O, jakiś rip. No dobra, czy jesteście niewinni, bo to tutaj? Widzieliście. My nie zabiliśmy celebryty bynajmniej. Jestem Mimikiem. Idę wrabiać ich. O, witaj Vexi. O. DBD. No i go on wygrał. Ajajaj. Możesz zadedykować wtedy zwycięstwo Delvexowi, bo Delvex ci uratował Vexi. A kto był drugim impostorem? Ja byłem Areze. Impostorem. Dobra, to kończymy odcinek. Areze mnie zajebał. Areze mi go będę rąbał jako mściciel.